Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam powerbank. Obudowa na akumulatorki 18650. Czyli sami decydujemy, jaką pojemność tego powerbanka będziemy mieli. W zależności, co włożymy sobie do środka. Mieści się tutaj dwa akumulatorki tego typu. Najlepiej oczywiście włożyć tej samej pojemności. Jeśli włożymy na przykład dwa o pojemności 3500 mAh, uzyskamy powerbank o mocy 7000 mAh, 3,7 V. No ale na wyjściu uzyskamy co najwyżej w granicach 5000 mAh, 5 V. Tak to niestety jest. Obudowa jest wykonana z plastiku. Ale wszystko widzę, że jest tu w porządku. Tu mamy przycisk, znacznik, 4 diody, ilość naładowania. Niestety jest to ta gorsza wersja, zdecydowanie lepsze, jakby był tu wyświetlacz procentowy. Wtedy mamy większą pewność, ile naprawdę mamy pojemności, bo tak nawet jak włączymy tutaj, pali nam się jedna dioda, to tak naprawdę nie wiemy, czy mamy 1% naładowania, czy 24% naładowania. Więc to jest takie tylko orientacyjne, no ale ze względu, że to jest mały powerbank, raczej do wykorzystania w awaryjnej sytuacji, więc jest w porządku. Takich małych powerbanków raczej nie widziałem z wyświetlaczem, takim procentowym i z dodatkowymi jakimiś informacjami, no ale po prostu taka jest to wersja. Mamy tutaj latarkę w formie jednej diody, wyjście USB, wejście USB typu C, więc już te nowsze, więc jest w porządku. Latarkę, znaczy najpierw jak włączymy, to sprawdza nam się pojemność. Raz naciskamy, w tym przypadku jedna dioda powinna się świecić. Jeśli dłużej przytrzymamy, to zapala nam się latarka. Kolejny raz dłużej potrzymamy wyłączenie. Wyłączenie powerbanka, no to dwa razy naciśnięcie lub chwilę trzeba odczekać, samoistnie się wyłączy. No jakość wykonania widzę, że jest jak najbardziej w porządku. Ta obudowa też różni się od innych tego typu powerbanków, że niektórych włożymy sobie do środka akumulatorki, zatrzaśniemy i jak chcemy je wymienić na nowsze, albo jak nam się coś tu zepsuło, no to jest to problematyczne, bardzo ciężko to wyciągnąć, można sobie połamać te kawałeczki, które są tam zaciśnięte. Tutaj z wymianą nie ma problemu, bo po prostu odsuwamy tylną część. Mamy dostęp do akumulatorków. Więc tu nie ma problemu z wymianą. Na pewno jest to lepsza opcja niż w takich, powiedzmy, starszych typach. Chociaż nadal chyba te gorsze też są sprzedawane. Zamykamy i jest wszystko w porządku. Łatwy dostęp do nich jest. Jak mamy na przykład zapas jakiś większy dodatkowo, to wystarczy tylko to otworzyć, wymienić na nowe i można tutaj działać. Jeśli chodzi o ile to daje na wyjściu, 5 V maksymalnie 2,1 A. Nie ma tutaj szybkiego ładowania, no ale to mały powerbank, więc nie jest to raczej wymagane, raczej do użytkowania w awaryjnej sytuacji, jak się nam na przykład rozładuje telefon, rozładuje nam się latarka, która umożliwia ładowanie poprzez USB, no to podładowanie tylko dzięki takiemu małemu powerbankowi jest w porządku, bo jak ktoś dużo wykorzystuje prądu w terenie, nagrywa filmy czy inne rzeczy, ma dużo sprzętu elektronicznego, które wymagają dużą ilość prądu, no to takie coś to jest raczej śmieszne. To już trzeba się zaopatrzyć w znacznie większy, 10 tysięcy, 20 tysięcy mAh. No a takie coś to raczej w awaryjnej sytuacji można sobie wrzucić. Jest to małe i lekkie, nie zajmuje dużo miejsca, nie waży zbyt dużo.
No tyle, że trzeba się zaopatrzyć w dodatkowe akumulatorki. W moim przypadku ładowanie na przykład telefonu komórkowego trwa. Mamy tu 5 V, 1,47 A. No i tak mniej więcej w moim przypadku to działa. No, nie ma szybkiego ładowania, więc trzeba troszeczkę poczekać, ale na jak się doładuje komórkę, to jest w porządku, czy jakieś inne urządzenie. Tak jak mówiłem, maksymalnie 2,1 A można tu uzyskać. Ładujący powerbank używamy złącza typu C. No i tu nam się ładuje w okolicach, na samym początku, jak mamy całkowicie rozładowane, od tam 1,80 do 2 ampera, więc w miarę w porządku jest. Stare tego typu takie powerbanki miały zazwyczaj ładowanie w stylu 0,5 ampera, 1 amper, więc trwało to naprawdę ładnych parę godzin. No tu jest normalne, powiedziałbym, ładowanie, no bo mamy dwa akumulatorki, każdy ładuje się 1 amperem, więc jest w porządku, więc to się tak naładuje, jak używając jakiejś zewnętrznej ładowarki w domu. Więc pod tym względem jest to wszystko w porządku. No na razie nie mam tego powerbanka zbyt długo, ale na razie widzę, że działa. Rozładowywałem go, naładowałem ponownie, wszystko jest w porządku. Nic tutaj na razie się nie psuje. No jedynie mnie ten wkurza wskaźnik, bo nie wiem, ile tak naprawdę jest tego prądu tutaj. No ale jak już widzę jedną tutaj diodę palącą się, to zdecydowanie lepiej już sobie naładować, żeby mieć komplet. 4 diody, 100% ładowania. No na razie na pewno jestem zadowolony. Na pewno to zastąpi mój stary powerbank, który nosiłem właśnie jako awaryjny taki. Był tylko na jeden taki akumulatorek. Tu mam dwa, więcej prądu, zdecydowanie lepszy. Szybciej się ładuje, tamten był powolny, więc tu jest w porządku. Takie akumulatorki można sobie kupić na przykład na znanym portalu aukcyjnym. Kiedyś takich trochę różnych kupiłem w granicach 6-8 zł. Nie wiem, czy to w tej chwili takie są dostępne. Zdecydowanie odradzam kupowanie takich akumulatorków na przykład na AliExpressie. Tam większość jest po prostu oszukana, a na pewno nie warto kupować takich, co tam jest napisane 5000, 6000, 9000 mAh. To jest zwykła ściema. One zazwyczaj nie mają więcej niż 2000 albo nawet jeszcze mniej. No chyba, że to jest jakaś, powiedzmy, renomowana firma chińska, która sprzedaje normalne akumulatorki. Takie na przykład jak ja kupowałem, który ładuje się z USB z boku akumulatorka, tamten pojemność miał w porządku. No ale nie było tam napisane, że ma ileś tysięcy, bo tak naprawdę tego typu ogniw nie ma powyżej chyba 3500 czy 3600. To jest chyba maksymalna pojemność prawdziwa. Wszelkie inne jakieś odchyły od tego to jest zwykłe oszustwo i zazwyczaj tam w środku jest po prostu dziadostwo o małej pojemności. Także należy uważać, co się kupuje. Lepiej kupić na znanym portalu aukcyjnym takie, powiedzmy, no niby to sprzedają z rozbiórek, ale to zazwyczaj jest to prajże nowe. Ja kupiłem takie dwa razy. Kilka lat działają, więc w moim przypadku jest to w porządku. Do różnych rzeczy, latarek czy do uzyskania takiego powerbanka. No tu jest wszystko w porządku, więc zastąpi, jak mówiłem, ten stary tym nowym, a jak będę potrzebował większą ilość prądu, no to już muszę wziąć ten większy powerbank, ale to jest jako taka awaryjna opcja. Nawet czy do plecaka, czy do jakiejś torby, wyjść gdzieś nawet na krótko, zapomnimy naładować telefon, no to dzięki temu możemy uzyskać dodatkowy prąd. No należy tylko pamiętać, aby mieć ze sobą też odpowiedni kabelek. Bo tu akurat kabelka nie dodają, tylko wyłącznie jest sama obudowa tego powerbanka. Polecam, jak kogoś takie coś interesuje,
Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.